Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Speedruna. Zaczynamy w tym momencie z rankingu 1413. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Dziękuję za wszystkie komentarze. One podnoszą algorytmy na YouTubie oraz łapki w górę. Zachęcam serdecznie. Łapka bardzo mile widziana. Lecimy z tematem. 1460. Te partie już wyglądają nieco lepiej. Oczywiście w bardzo małym stopniu przeciwnicy podstawiają w prosty bardzo sposób. Mamy ruch d4. Zagrajmy skoczek f6. Chyba nie grałem jeszcze obrony królewsko-indyjskiej, chciałem powiedzieć, no ale widzę, że już jest goniec f4, czyli London System na horyzoncie. Tutaj nie chcę nikogo absolutnie obrazić, ale London System jest dla leniwych szachistów, tak mi się wydaje, bo nie jest to system bardzo trudny i skomplikowany, dlatego też nie wymaga jakiegoś większego wysiłku, jeżeli chodzi o wykonywanie pierwszych posunięć w debiucie. Zbijam od razu na d4, zauważyliście, i wchodzę skoczkiem z tempem. Na hetmana atakujemy, mogę za chwilę zagrać d5, mogę zagrać też e5, zastanawiam się, który ruch wykonać, bo d5 będzie fajne, bo mogę grozić takim ruchem, więc on będzie musiał zagrać tak. Jeszcze myślę, czy e5 goniec zagra sobie tutaj, ja będę musiał tam oddać gońca. Mogę też d6 w sumie zagrać, przyblokować tutaj zapędy gońca, przez g6 sobie cisnąć pozycję. Ale ja jednak chyba zagram pionkiem. Dlatego, że chcę mieć pionka w centrum. Już się wystraszyłem, że tutaj będzie skoczek na c7. Zobaczcie, teraz pytanie, czy zagrać tak? Sorry za moją małą zawiechę, trochę jestem zaskoczony tym ruchem. Czy zagrać tak? Czy zagrać tak? Co jest lepsze? Otóż w tej sytuacji wydaje mi się, że lepszy jest hetman a5 z szachem, bo atakuje skoczka. Skoczek będzie musiał wrócić i potem d4. No to mamy błąd. Mamy błąd, moi drodzy. Który trzeba bezwzględnie wykorzystać. Prosta taktyczna sztuczka. Tu jeszcze widzimy, że goniec nie pilnuje skoczka, więc wszystko gra. Ruch b4 nie pomaga, bo możemy tu, a możemy też tak i potem tak. Nic nie grozi. Nawet jak będzie c3, zbijemy i będzie ruch e4 z atakiem na hetmana, no to spoko. Zbijamy tu, grozimy tam. No i d4 dokładnie. I jest po zawodach. Znaczy, po zawodach. No biorę figurę za pionka. Wracam sobie spokojnie hetmanem na c7. Kulturalnie sobie tutaj będę stał elegancko. Żeby też tego hetmana mi specjalnie przeciwnik nie gonił. Okej, okay, jest skoczek i zagram e5. Przy okazji hetman się przydał przy obronie, a e5 się przydaje też do tego, żeby pilnować pole d4 przy okazji. To tak przy okazji oczywiście. Będzie planowane takie posunięcie zapewne, więc zagram sobie goniec g4, żeby związać tutaj od razu skoczka. Okej, okay, i mogę wtrącić przeciwnikowi wieża d8. Jeżeli tutaj zagra z szachem, mogę wybić tutaj. Mogę też wybić tym. Szedł hetman i chyba teraz, zobaczcie, przepraszam, że się uśmiecham, ale znowu ten sam motyw związania po drugiej stronie. Tutaj wziąłem tego skoczka, teraz wezmę tego skoczka. Nawet h3 nie działa, bo z tempem zbijam. To chyba był misklik, ale to bez znaczenia. Zbijam po prostu. Skoczka daje szacha, król musi wracać. Jak tutaj, to będą już opcje matowe. Dwie figury więcej. I co? Teraz mogę zrobić chyba spokojnie. A nawet chyba zagram a6, żeby tego gońca, od razu wyjaśnić tego gońca. Ten goniec jak wybije, to wybijam. Jak odejdzie, to go będę atakował dalej. Tak też zrobimy. Jak goniec tu. O, poszło bicie. To tam skoczek jeszcze mógł wejść, wszystko mogło wejść. Dobra, zbijamy tutaj oczywiście. Im więcej wymian, tym lepiej dla czarnych. Okej, okay. No i cóż tutaj można zagrać? Wszystko można tutaj grać. Mogę wyprowadzić gońca, ale w sumie nie muszę tego króla tutaj ruszać. Zostawię go sobie w centrum. Zagram skoczkiem. Będę tutaj atakował pionka. Grożę teraz goniec g2 z biciem tutaj albo tak. Mogę też hetman c6 i po prostu dobieram się do króla. Dobra, jest tutaj wieża. To tak. Bo jeżeli on mi zbija, to ja zbijam hetmanem. Pilnuję cały czas tej linii. No i teraz... Hop, hetman musi zbić, król nie ma wyjścia, jest wybicie,
Temat jest prosty w tym momencie. Wybił i tu prawie grozi mat. Jeszcze C3 go broni na chwilę. Już go nie broni. No dobra, lecimy dalej. 1402. E4. Może troszeczkę obrony nowoczesnej. To też jest taki debiut, który jest nie do końca taki super teoretyczny, tak bym się wyraził. Który wymaga tutaj myślenia, znaczy myślenia, no to źle brzmi, ale takiego zastanawiania się już na samym początku, o co chodzi. No dobra, typowa struktura z obrony królewsko-indyjskiej, tylko obrony królewsko-indyjskiej nie ma. No i zobaczcie, przeciwnik zagrał prosto od ręki i nie zauważył, że biorę mu centralnego piona, a to jest bardzo dużo, bez dwóch zdań. No i teraz mogę na przykład zagrać D5, mogę też zagrać gońcem, on mi wejdzie tu. Z atakiem podwójnym to nic nie daje. To chyba D5 wchodzi w grę, albo w ogóle powrót skoczka. Chyba powrót skoczka będzie spoko, bo nie puszczam tu skoczka na E5, a jeszcze mam opcję nie hetmanem, tylko gońcem zagrania na F5. Chociaż nie muszę teraz tego robić. Zastanawiam się. Idzie tutaj pionkiem ostro. No niech sobie idzie. No dobrze, zagram tym gońcem tu jednak mimo wszystko. To jest takie wzmocnienie przy okazji. Zawsze H5 mogę zagrać. Okej, okay. No zagram H5. Nie pozwolę mu tutaj na marsz pionkiem. Jest atak, w porządku. To teraz chyba D5 mimo wszystko. Skoczek nie wejdzie. Szach niegroźny, bo C6. Odejdzie goniec, tego wymienimy. I zrobimy po prostu roszadę. Bo tutaj taki ruch groził. I teraz skoczek D7, E5, C5. Takie plany. Pionek więcej, prosta gra. Dobra. Chyba C5. Z tej strony sobie ruszymy. Spróbujemy ugryźć pionka. No, przeciwnik widzę grę bardzo, bardzo szybko. Hetman B6. Nie boimy się. Chcemy atakować. Dokładnie tak zagrałeś. Co tutaj w ogóle chcesz? Dobra. Wieża C8. Tą wieżę zostawię, żeby tutaj bronić. Ustawiam się na jednej linii z królem. Król od razu ucieka, jak widać. Bicie. Nie bardzo chcę tutaj zbić. Mimo wszystko. Zagram tak. Zagram tak z groźbą zbicia. To znaczy, ja nie chcę tego gońca też teraz zbijać. Aha, poczekajcie. Podstawiłem pionka. Tutaj, tutaj. Ale też nie do końca, bo ta pozycja jest dobra, bo się otworzy wtedy goniec G7, który może pod diagonali dobrze zadziałać. Więc tak intuicyjnie patrząc, to wygląda dobrze, bardzo dobrze. Teraz mogę w sumie zbić. Tutaj muszę uważać na jakieś takie kontry ze strony przeciwnika. E5 mi chodzi też po głowie. E5 chodzi mi po głowie, żeby otworzyć gońca. Dobra, zrobimy tak. Otworzyć gońca, tego pionka oddaję. Otworzyć gońca tutaj, żeby strzelać w ten punkt. Zagramy sobie tak. On zbije. Mogę zbić skoczkiem od razu. Mogę też spróbować może coś mu tutaj zaserwować w postaci właśnie D4. Bicie C4. Ale chyba nie. Proste bicie na E5. No przecież jak hetman zbija, to mogę wieżą tutaj zagrać. Nie mogę. Mogę. Nie strasz. Szachuś, nie strasz. Skoczek broni F7. Wiecie co? Chyba pozycja się wyrównała. Troszeczkę. Białe tu mogą zagrać. To znaczy nadal czarnymi uważam, że... Nie zauważył przeciwnik. No to już chyba nie ma co komentować. Tutaj z szachem sobie wybiję. I po prostu wezmę króla. No tak czasem i bywa, słuchajcie. Szkoda, bo takie zwycięstwa to tam wiecie, jak ktoś mocno podstawi, to mało satysfakcjonujące są w partiach takich towarzyskich. No dobra, lecimy dalej. Jest E4, niech będzie znowu G6. F4, no dobrze, goniec G7. C3, no to od razu spróbuję poderwać ten centrum granic D5. Teraz już skoczek na C3 nie wejdzie.
Okej, posunięcie C5, D4 i skoczek na C6. Tutaj plan jest taki, żeby skoczkiem zagrać, gońcem zagrać. Skoczkiem zagram od razu, żeby mieć opcję roszady. Jest jeszcze goniec tutaj, żeby podważyć skoczka. Tak zrobimy, potem grozi skoczek F5 z tu atakiem, z tu atakiem. Poza tym jeszcze pionek w sumie może być. Nie, no to jest taka, wiecie, gra troszeczkę. Bardzo, bardzo intuicyjna. Teraz to chyba tak w ogóle wchodzi. Chyba już go mam. Bo albo biorę gońca, albo biorę tutaj na D4. Biorę na D4. I po biciu jest wzięcie tego pionka. Zobaczcie. Goniec zbija, zbija skoczkiem. Jeżeli nastąpi szach, to skoczek wraca. Udało się przeciwnika tutaj oszukać w centrum od razu. Zbił, zbił. No i po H3 na przykład szereg wymian nastąpi na polu F3. I zostaniemy wtedy z pionkiem więcej. No dobra, jest szach, więc muszę wrócić i tutaj wszystko się trzyma. Nawet teraz po H3 wcale nie muszę zbijać gońca. Teraz mogę tym gońcem na przykład wrócić na D7 i straszyć. Hetman B5, atak na dwa pionki. A tu jakieś ciekawe rzeczy na pewno się dzieją. Teraz zastanawiam się, bo mogę tak, zagrać wieżą, obronić tego skoczka, spokojnie zagrać też tak, obronić. Tu wszystko mogę obronić, zostając z pionkiem więcej. Ale jakbym zrobił roszadę, to on by może się skusił na bicie. Tu. I aktywność bym złapał. Na przykład grając wieżą. Tak zrobię. Ja wolę w ten sposób jednak zagrać, złapać aktywność i. Ale gość nie chciał. Dajmy szach. Nie ma czarnopolowego gońca, więc spokojnie sobie zaatakuje króla. Teraz po król H1. Możliwe, że goniec H6. Aby taki ruch wymusić. Z drugiej jednak strony może zagrać solidniej. Więc zagram solidniej. Postawię wieżę na D8. Wykorzystam atut w postaci pionka więcej, wolnego pionka. Może E6 spokojnie, może wybiję tego skoczka. W sumie ja nie muszę tu się, że tak powiem, w tej pozycji spinać i szukać jakichś super dokładnych posunięć. Wystarczy próbować grać w miarę naturalnie. Przeciwnik nam niczym nie grozi. Ale próbuję. To też jest dobra taktyka. Skoczek G5, tylko co on tutaj chce, tak? Wiecie co, ja go po prostu odpędzę jednym pionkiem. I tyle. Może on chciał tak zagrać, E6. Skoczek G5 bez podparcia innej figury raczej traci sens. Taki ruch właśnie skoczkami na G5 czy na B5, w naszym przypadku jak jesteśmy czarnymi. Czy jak my byśmy grali tak po prostu tutaj skoczkami. Dobra, on tutaj wtrącił ruch. Wybicie, 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 wybicie. Chwila, wybicie, wybicie, wybicie i tu wybicie. I tu chcę wziąć. Mogę wtrącić mu taki ruch jeszcze. Tak zrobimy. Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, znowu nie zauważyłem prostej rzeczy. Jak wybicie i wybicie, i hetman tu zbije, to wtedy skoczek tu bije i bronimy. Poza tym też można wziąć pod uwagę, czy nie brać gońca. On bije na F7, uciekam tu. Ale to może być niebezpieczne jednak. Więc po wybiciu na F4 wybijam tu. A jeżeli wtrąci, no to wybijam hetmanem, on wybija tutaj i powiedzmy gram hetmanem na E6. Dobra, jeszcze się zastanawiam, czy nie pionkiem. Nie, no hetmanem. On zbije tu. Dobrze w zasadzie gra, tylko że te pionki u niego są teraz już słabe. I spróbujemy to wykorzystać. Tutaj zagrał. To już w ogóle mnie zaskoczył. Nie widział bicia pionka. No to go w takim razie obronimy. Hetman ma teraz szansę dać szacha i zagrać na przykład na B6, wymienić tutaj hetmana, bo król będzie musiał na G1. Z drugiej jednak strony, tak sobie myślę, że po skoczek tu, może po prostu jeszcze zagrać tak. Tak zagram. Nie dam mu szacha, bo on może nastąpić zawsze.
A tu chcę obronić troszeczkę pionka. I jakoś. Nie no, teraz to będzie trzeba spróbować wprowadzić wieżę do gry. On może wieżę C1 w sumie teraz pograć. Ten skoczek stanął mu chyba dobrze w tym momencie. I bardzo dobrze tutaj kontroluje te sprawy pod tytułem G5 i E5. No, tak, trzeba bardzo uważać. Chyba po wieża C1 wydaje mi się, że trzeba asekuracyjnie zagrać, stabilnie. Wieża D7, żeby bronić tutaj na C7 pionka. To może być trochę lepsze. Nie dać mu jakiejś tam szansy specjalnej na jakąś tam kontrgrę. W pewnym momencie można spróbować tak, może. A może w ogóle taki ruch F5. Tu podważymy, jeśli wbicie w przelocie, tutaj wybijemy, goniec nam się rozdmucha. O, właśnie, właśnie, właśnie. Ruch F5 mi się podoba w tym momencie. Dostrzegłem chyba takie posunięcie w miarę obserwujące tutaj przeciwnika. On będzie musiał tutaj nieźle sobie pograć. Oczywiście herbatka w dłoń. Dobra, atak na dwa pionki. Więc taki ruch mile widziany, wieża D7. Więc niekoniecznie od razu atak, tylko asekuracja. Okej, broni pionka. To jest mądre zagranie. To jest bardzo mądre zagranie. Ale my też zagramy sobie E6. W tym momencie E6. Zmiana koncepcji. Ten goniec może przejść przez F8. I sobie świetnie podziałać tutaj po diagonali. Dobra. Jest atak na wieżę. Myślę, że nawet wieża na D8 wygląda pasywnie, ale bronię swojej wieży. I gram z planem goniec F8, król G7. O, jeszcze nawet przeciwnik w tym pomaga. Mogę zagrać B6. Wiecie co? Zagram B6 mimo wszystko. Nie chcę oddać pionka, a przyda mi się ruch gońcem za chwilę i wejdę tu. Dokładnie, tak. Wejdę tu, zagram królem i będę groził wieża H8, czyli szukam drogi do ataku na króla. Król jest odsłonięty. Tutaj współpraca figur będzie bardzo dobra. On się broni. Ok. Król G7, póki co, mimo wszystko. Będziemy podważać to ruchem A5. Albo wprowadzić teraz trzeba wieżę na kolejną wolną linię. Pytanie, czy przeciwnik nam w tym nie będzie przeszkadzał, grając wieża C1. Ale już zauważam, że zawodnicy, tak, to już powtarzam, na tym poziomie, no, widzą więcej, no, nie da się tego ukryć i to wygląda fajnie. No, ale mimo wszystko gram teraz wieżą na C7 i na C8. Spokojnie, zobaczcie, tutaj fajna taka forteca, wykorzystuję to sobie, wchodzę wieżami, o, elegancko. Ten król, co w ogóle on zrobił? Tak. Według mnie jest to pozbawione sensu. Zagram, co jest? Wieża C4. Szach na hetmana. I podważę tutaj tego pionka B4. Mocniej go naciskając, żeby zagrać gońcem na C5. Taki jest plan. Czasami się hetman może pomylić i zagrać na D2. Nie pomylił się. Dobrze, fajnie widział. Podoba mi się to, że przeciwnik tutaj więcej zauważa. Nie są to jakieś proste podstawki, potem wieża C2 na przykład. Zgadza się wszystko. Okej. Mogę chyba wtrącić już goniec C5, nie czekając nawet na wybicie. Król musi zagrać tu. I wtedy gramy tu. Potem goniec i maty grożą. Bo po takim ruchu nawet tak można. A nie, skoczek jeszcze się zasłania. No to nie, po król E2 to po prostu hetman E4. Tutaj nawet można wygrać na wiele sposobów, grając na przykład gońcem. Oddać gońca, wejść na C2, hetman zbija i tutaj mat. Oto będzie nawet chyba bardziej widowiskowe. Goniec B4, czyli oddajemy tu gońca. Wieża C2, hetman zbija z matem. Lecimy dalej.
Zagrajmy e4. 1430. Australia. Lecimy. Dobra. Skoczek f3. Goniec. Jak wezmę tu, to co? Nawet nie będę tego próbował. Wyprowadzę po prostu gońca. I za chwilę roszada. No i trzeba być zadowolonym już teraz. Dobra, no to teraz chyba trzeba d4 jakieś kopnąć. Od razu d4. Nie ma co się tutaj czaić. Po wybiciu skoczek wchodzi. Już nas nie zwiąże. Już jakiś skoczek f5. Coś tam się dzieje. Skoczek f6 generalnie. Trzeba będzie tak zagrać raczej. To jest no, bardzo prosta, myślę, że pozycja. Hetman. Coś tam próbuje. Ok, może próbować. Skoczek wychodzi i tutaj bronimy. Ok, c6, czyli obawiał się takich wejść. W porządku. Mogę tak zagrać nawet. I wrócić. Zagram najpierw tak. Bo teraz grając skoczkiem będę groził wybiciem na c5. Zagram tu, on zagra tak. No sprytnie, sprytnie trzeba przyznać. Panie kolego, może znowu teraz zmienić koncepcję i zagrać po prostu f3, nie wpuszczając tutaj. A hetman i tak nie będzie jakoś rewelacyjnie sobie tutaj radził. Dobra, gramy f3. Gramy f3 standardowo. Bronimy, nie wpuszczamy tutaj figury na g4. I może hetman d2, wieża d1. Skoczek b3 może. Okej, okay, hetman d2 myślę, że takie standardowe. On więcej pól tutaj ogarnia. Poza tym po wybiciu wybijam gońcem. Wieże się łączą. Prosta rzecz, ja tu nie muszę się jakoś specjalnie mocno wysilać w swoim rozwoju. Dobra, już widzę jego koncepcję. On chce zagrać tak. Niech gra. Oczywiście, jak zagra gońcem, mam obronę poprzez ruch g3. I przy okazji zobaczcie, że hetman fajnie na g2 mi będzie bronił w razie czego. Więc to się tutaj spina fajnie. A po wybiciu na d5 ja wybijam skoczkiem. Jeśli skoczek do końca wybije i wieża d8, to nawet c4 działa. I też trzymam wszystko. Też trzeba zwracać uwagę tutaj, zobaczcie, na ataki, ale tutaj też to się trzyma. Jest po prostu bogata gra w centrum, figurowa, bogata gra, ale białe mają w tym momencie, uważam, przewagę. Dobra, teraz mogę tak zagrać, wtrącić tutaj atak na hetmana, bo ta wieża jest chętna, żeby mi zbić tego gońca, więc goniec f2 od razu. Bo to byłby taki typowe zbicie na pole e3. No i teraz hetman, co on może zrobić? Jego sprawa w sumie, ale chodzi też mi o to, że zobaczcie, że hetman gdzieś tam odejdzie, a my możemy zbić teoretycznie pionka. Nie musimy. Możemy przytrzymać to, możemy spróbować na przykład zagrać wieża AE1. Dobra, no to tutaj chyba wybijam hetmanem na D4. No to już jest prostsze. No tak, jego ataki się skończyły, a ja zostaję z pionkiem więcej. Chwila, tu, tu, tu. Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, bo na końcu jak wieża D8, to ja mam ruch C4. A nawet tak. No dobra, i teraz pytanie, czy wybić tu i zostawiać różnopolowe gońce, czy nie? Znaczy teoretycznie lepiej tego nie robić, bo będzie łatwiej grać białymi. Chyba łatwiej, wiecie. Może po prostu tak. Oddam tego gońca. Oddam parę gońców mimo wszystko tutaj, bo mam pionka więcej. I sobie na to pozwolę. On nie chce bić. No dobrze. Skoro nie chce, to teraz tak. Przytrzymam gońca. Chociaż teoretycznie mogłem c4 też zagrać chyba. Ale nie, no myślę, że zagranie gońcem jest ok. No dobrze. Tutaj spróbujemy. Chyba zagram tak. Nie wpuszczę wieży na e2. Król do centrum. Poczekamy na jego jakoś, jakieś jego posunięcia. Skoczek fajnie jest ograniczony przez gońca. Trzeba to też zaznaczać często. Przepraszam.
Nigdy nie lubię patrzeć jak. Nigdy nie lubię, jak ktoś patrzy, jak jakich. Sorry, zdążyłem wyłączyć kamerę. Dobra, lecimy dalej. Ruch B5. To niech będzie A3. Nie pozwolimy mu zagrać B4 po prostu. A jak zagra A5, to wtedy trzasnę skoczka i wezmę drugiego pionka. O, właśnie, tak się też dzieje. To przy dwóch pionkach, przy różnopolowych gońcach i dwóch pionkach więcej, no to już jest na pewno większa szansa, żeby tę pozycję wygrać. I w ogóle teraz chyba wieża D8 sobie zastosuję. Też nie jest to konieczność, ale można. No właśnie, goniec B7 wydaje mi się, że ruch taki po prostu zbędny, pusty. Bierze D8. Tak dla celów treningowych i po wymianie. W ogóle jak jeszcze w tej sytuacji, jak król zagra na F8, to dostanie szacha i wieża padnie. Też tak może się zdarzyć, bo król może sobie pomyśleć, podejdę tu, jak mi zbije, to król podejdzie tu, będzie bliżej centrum troszeczkę. Ale jednak widział. Dobra, wybijamy i lecimy królem po pionka. Taki jest prosty plan. Tutaj trzeba uważać na te pionki oczywiście. No ale lecimy królem. Sztępem jeszcze będziemy atakować. A te pionki się za chwilę same obronią. Okej, lecimy królem. No w ogóle on tańczy gońcem w miejscu, więc to jest totalnie bez sensu strategia. No i teraz tak. Chyba C4. Wymienię tutaj pionka i te dwa będą miały możliwość marszu. Oj, coś tam sąsiedzi mi stukają na dole. Przepraszam za te hałasy. Nie są one. Niestety. Nie mam na nie wpływu. Zagram B3, bo jakbym zbił i zagrał B3, to też dobrze, ale zagram B3. I chodzi o to, że jak on zbije, to ja gram tu, a ten goniec przeszkadza królowi jeszcze w wyjściu. Oczywiście mój też przeszkadza, a no właśnie, dlatego on musiał zagrać. A teraz zbijam i mam to tempo więcej do tego, żeby zagrać A4. On może tak, na pewno tak zagra na pionka. Co? No to szybkie A5. Jeżeli wróci, to tak. Prawda? Zagram tu gońcem, nawet na G5 się narażę i odejdę sobie na przykład tam, albo tu. Nie będę tego blokował. Chodzi o to, że ten goniec tutaj trzyma pola i przejdę sobie królem za chwilę tu. Dobra. Nie no, zagram gońcem tutaj, bo bez sensu. Bez sensu gra gość, pionki w ogóle nie powinny w jego przypadku iść do góry. Gram teraz tak, za chwilę będę szedł pionem do góry, nie pozwolę gońcowi tak. Aktywność króla przede wszystkim. No tak, oczywiście, że tak. Tutaj, no i dobra. Król wejdzie tu na pewno. Jeszcze dam sobie szansę na goniec E5. Jeżeli zagra królem, no to okej, no to wtedy będę podciągał tutaj pionki. W jakiejś kolejności. Ten goniec po prostu za chwilę jak zagra tu, to król nie będzie miał dopływu do pola H8. Pola A8. No właśnie, tak też się dzieje. I przeciwnik no, końcówki rozgrywa. Znaczy słabo bardzo tą końcówkę rozgrywa. I to jest prosty plan teraz odcięcia. No, już wystarczy tak zagrać. Grozi mat w jednym ruchu. Okej, mamy to. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć.